Siemanko, lecimy do Grecji. Pierwszy raz za granicę od lutego, od Rzymu, więc zobaczymy. Nie tak! Jak? No, takie, miało być takie, o, właśnie coś takiego, płynnego. A co ja zrobię? Jedziemy. Do maju. Co majeczka? Idziemy dalej. Pierwszy Dalej, w wyjazd. sumie pierwszy wyjazd. Santorini, zobaczymy. Ekipa będzie 10 osób, żeby nie było tych pałek. 11. 11, koniec świata, elo. Jest 8:35, mamy odlot 9:55, więc trochę jesteśmy odważni, ale mieszkamy blisko. No kolejna część naszych przygód. Jak to jest, że teraz zamaskowany człowiek nie wzbudza podejrzeń? No właśnie, nie wiem, co. Zdjął pasa. Już zakładam, najwyżej spadnie w tym, to nie będzie żaden problem. Dobra, cześć, jesteśmy przy gejtach. Kilka słów o samej Grecji i wylocie do Grecji. Trzeba wygenerować taki kod specjalny. Ten kod, chodzą słuchy, że ten kod, który trzeba pokazać przy lotnisku przy wlocie, jak ktoś ma z przodu jedyneczkę, to go biorą na testy, a jak dwójeczkę, to nie. No i oczywiście zgadnijcie, kto ma jedyneczkę. Na 11 osób z ekipy ja mam jedyneczkę. Nie żebym się bała, ale trochę się cykam. Ostatnia i dla mnie zabrakło jeszcze patyczków do wymazów i poszli na mnie otworzyć nowe opakowanie, więc ogólnie wyszliśmy ostatni. Wybraniec. Jesteśmy w Pirze, czekamy na busa i mamy też kłada. Hello, very good price, my friend. I can sell you a fish. You want to buy a fish? Come on, my friend. Let's go with me on a ride. Santorini. A nie obyło się bez komplikacji. Tak właśnie poprowadziła nas nawigacja. To jest Mirek, prawie złapałam twojego ptaszka. No i trochę nie wiadomo, jak teraz mamy tam pojechać. Musimy wykręcić, otworzyliśmy sobie bramę i będziemy tu właśnie. Będziemy kraść jabłka. Będziemy kraść śliwki. Zasadniczo spóźniliśmy się na zakupy. Tak, ale to dosłownie są 4 minuty. Ale widzieliśmy po drodze go, tak między uliczkami i w ogóle w innych miejscach. Ale tu jest podobno najlepszy zachód słońca, więc przyjdziemy tu chyba też jutro. Przyjdziemy i zobaczymy jeszcze raz, ale ominęliśmy zachód, ale też kolejki. O, co się tutaj zdarzyło? Chłopaki, jak wrażenia? Nikt by tego ładnie nie namalował. W życiu nie byłem w piękniejszym miejscu, prawda? Tylko Bóg mógł to namalować. Tylko Bóg może nas stworzyć. Ręka Boga. No nie, no nie jest duży błąd, wiadomo, ale, duży ale robię to. Tak jak dopuszczalnie tak, zastanawiałem. Dotarliśmy. Aha, dobra. Dotarliśmy, żeby w końcu zjeść, a nie jedliśmy od... Szczerze, to ja zjadłam bułkę w samolocie.
No, na głodówce ostrej dzisiaj. Dobrze mówię, to wino. To wino, nie te wino. Dzisiaj była dyskusja mocna na temat wina. Czy to jest to, czy te? Tutaj już to jest konsumpcja uskuteczniana. Wielbicielka sałatek. O kurde, ale dziwne wino. Wino rozmarino. 5,50 w knajpie Pita Giros. Smakuje rozmarynem, nie wiem jak dla ciebie. Tak, bardzo rozmarynem. Jak to wino rozmarynowe. To jest chyba, to jest gyros, a to jest kebab. Wzięliśmy gyros, wzięliśmy kebab z wieprzowiną. Z wieprzowiną gyros wyjątkowo, i bo kebab. Nie bardzo. Kebab podobno jest baranio wołowe. Ceny całkiem spoko. Najdroższa sałatka 8,50. Te sprawy po jakieś 4,55 euro. Tam na Facebooku. Co? A bo ona nie była. Fajna. To jest takie z grilla. Czuć grilla w tym. Dobra, kończymy. Jesteśmy bardzo głodni. Pozdrawiamy. Tak. Mamy śniadanko. Jakieś takie śmieszne rogaliki, których ja nie lubię. Dziwny chleb, miód, jakiś dżem, jajeczka, jakiś jogurt i zaraz jeszcze herbatkę sobie strzelimy. Dzień dobry, Misiu. Jak się czujesz dzisiaj? Lekko zawiany. Ale chyba było mocno, co? Strasznie wieje w nocy. Tak? No. Ale serio, naprawdę wieje bardzo, do tego stopnia, że... wydaje się tak, jakby miała być burza. A teraz wszystko ustało. Uh-huh. Chcesz coś Kubuś powiedzieć? Do powiedzenia. A mowa jest srebrem. Ja wiem. Co? Jak to? Tego 7 Days'a? Nie, kolejna część tego fajki pasy! I2K, this a madness. Cutting. Przyszliśmy do restauracji Argo, w ogóle bez rezerwacji żadnej. Pan powiedział, że mamy szczęście, bo akurat im odmówili. I patrzcie na to. Tutaj siedzimy. To jest widoczek. Zaczyna się przystaweczki. Pan Feta ma to z bitu. Widzicie, jakie mamy miejsce? Ja też prosiłam. Tak. Kalimera. Idziemy na kładziczkę. Jeszcze wam pokażemy kocury. Halo, halo, to się kameruje. Jadymy.
Dawajcie. Nienawidzę ludzi. Kiedyś byłem w Sperma, to jest tam Gator Music. Jesteśmy w Pyrgos, to jest w ogóle dawna stolica Santorini. Nie leży nad morzem, ale jest bardzo urokliwe. No i z tego Pyrgos to w sumie widać całą wyspę tak naprawdę, jakby się uparł. Gwiazda wieczoru. Gliwej sandwich. W ogóle pekarz to czy nie? Co ty myślisz? Polecam. Ja to szczerze jestem jakaś taka w ogóle, że nie wiem w ogóle co się dzieje. Ciach. Najlepiej tak co? Ciach. Ja to szczerze jestem jakaś taka w ogóle, że nie wiem w ogóle co się dzieje. 45. Dzień dobry. Jedziemy już do domu. Kolejna część przygód Paszy i Majki. Zapraszamy. Zostaw suba, dzwoneczek i lajka. I dzyndzelek musi być szary.